Ostatni lot aluminiowego ptaka. Gmina Choczewo na swoim terenie skrywa wiele tajemnic przeszłości. Na przestrzeni lat udało się wiele z nich rozwikłać i ukazać społeczeństwu. Druga wojna światowa również w gminie Choczewo mocno odcisnęła swoje piętno. Jedną z historii, która przez wiele lat pozostawała nierozwiązana, była katastrofa dwóch, a nawet jak podawały różne źródła, trzech bombowców B-17. Stowarzyszenie Białe Gwiazdy postanowiło podjąć się rozwikłania owej tajemnicy. Początki prac były bardzo trudne, gdyż jedynym śladem były opowieści mieszkańców oraz domniemane miejsca katastrof. Wiele wątpliwych informacji pochodziło z publikacji internetowych. Członkowie stowarzyszenia zwrócili się z prośbą o pomoc do różnych instytucji w USA oraz podjęli poszukiwania rodzin lotników. Przez 10 lat zgromadzono bardzo bogatą dokumentację, przeprowadzono rozmowy z lotnikami będącymi członkami załóg rozbitych bombowców. Nawiązano kontakty z rodzinami żołnierzy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Praca Stowarzyszenia Białe Gwiazdy nakreśliła nowe informacje o katastrofach bombowców B-17 na terenie obecnej gminy Choczewo. Dzień 9 kwietnia 1944 roku był tym, kiedy siły powietrzne 8 Armii Powietrznej USA przypuściły skomasowany atak powietrzny na niemieckie obiekty infrastruktury lotniczo-technicznej oraz okręty wojenne. Był to jednocześnie jeden z najdalszych nalotów, jaki podczas II wojny światowej przeprowadziły bombowce Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Wzięło w niej udział około 300 maszyn B-17 i B-24, których określone wcześniej cele znajdowały się w dwóch rejonach obecnej Polski. Część maszyn poleciała w kierunku Poznania zbombardować lotnisko i fabryki Focke-Wulf w Krzesinach oraz infrastrukturę kolejową w centrum miasta, natomiast pozostałe samoloty przy niesprzyjającej pogodzie udały się w kierunku Danii i dalej w stronę Morza Bałtyckiego. Wobec złych warunków pogodowych część maszyn zawróciła, wiele innych z powodu gęstych chmur zgubiła szyb, tracąc jednocześnie orientację w terenie. Trudną sytuację pogłębiał dodatkowo brak łączności radiowej z centralą dowództwa. Blisko celu nastąpiła poprawa pogody, co umożliwiło zwarcie szyku. Wkrótce potem amerykańskie maszyny znalazły się w zasięgu wrogich samolotów myśliwskich Focke-Wulf FW-190 i Messerschmitt. Podczas walk powietrznych eskadra musiała się rozdzielić na dwie grupy. Część zaatakowała cele w Rumi, Gdańsku, Gdyni, a pozostali obrali kurs na Malbork, by zniszczyć fabryki i infrastrukturę lotniskową samolotów FW-190. Pomimo zajadłych ataków wrogich samolotów oraz obrony przeciwlotniczej, eskadry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych zwarły szyk i podjęły obronę w celu bezpiecznego powrotu do baz w Anglii. Powracające z nalotu z nad Gdyni dwie maszyny B-17 z 457 amerykańskiej grupy bombowej o numerach 4297465, 751 szwadron bombowy i 4297537, 749 szwadron bombowy, pilotowane przez porucznika Roberta K. Walkera i porucznika Amosa W. Shepharda rozbiły się w lesie na północny zachód od osi Głęborskich. Bombowiec o numerze 4297537 został trafiony w silnik, co spowodowało wyłamanie się z szyku, a tym samym pilot musiał obniżyć pułap maszyny. Zaistniałą sytuację wykorzystały natychmiast niemieckie myśliwce, które zaatakowały samotną maszynę, doprowadzając ostatecznie do jej strącenia. W tym samym prawie czasie, nie wiedząc o sobie nawzajem, został także ostrzelany samolot Roberta K. Walkera, 4297465. Porucznik Walker próbował wyprowadzić maszynę z lotu nurkowego, ale w wyniku trafienia i dużego pożaru odpadło mu lewe skrzydło, skutkiem czego jego maszyna rozpadła się na wiele drobniejszych elementów, które płonąc spadały na wiele okolicznych pól i lasów. Załogi tych maszyn wyskakiwały na spadochronach. Opadając już na spadochronach widzieli, jak Niemcy organizują na ziemi obławę. Niestety samolotu 4297465 nie zdążył opuścić porucznik Robert K. Walker, który zginął w palącym się wraku. Nie była to jedyna ofiara w tym samolocie. Drugą był strzelec ogonowy sierżant Brass L. Costabode, który nie był w stanie opuścić koziołkującego samolotu. Jego roztrzaskane zwłoki znaleziono przy szczątkach maszyny. Trzecią ofiarą był sierżant Niland I. Parsley, który wylądował na spadochronie na drzewie i został ostrzelany przez SS-manów.
z ciężkimi ranami brzucha zmarł podczas transportu z innymi jeńcami. Więcej szczęścia miała załoga drugiego bombowca 4297537, gdzie zginął jedynie inżynier pokładowy sierżant Joseph I. Fason, którego spadochron zaczepił o samolot. Zmarli zostali pochowani na lokalnych cmentarzach, a po wojnie misja szwajcarska wraz z przedstawicielami amerykańskich sił powietrznych wydobyła wcześniej pochowanych żołnierzy, zabierając ich z Polski. Pozostali żyjący członkowie obu załóg trafili do obozów jenieckich na terenie całej Europy. Wielu z nich skutki wojny odczuwali aż do śmierci. Nie potrafili poradzić sobie z tym, co przeżyli. Stowarzyszenie Białe Gwiazdy wraz z władzami gminy Choczewo od kilku lat stara się upamiętnić heroiczną walkę żołnierzy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych poprzez ustawienie pomnika na terenie Choczewa. Niestety prace zmierzające do ustawienia pomnika napotykają wiele państwowych utrudnień. Wraz z wójtem gminy Choczewo, Stowarzyszenie Białe Gwiazdy doprowadziło do wyznaczenia miejsca na pomnik, zgromadziło dokumenty zezwalające na jego budowę. Niestety, przeszkodą na chwilę obecną jest Instytut Pamięci Narodowej, który kilka lat temu zobowiązał się do pokrycia kosztów pomnika według projektu. IPN pomimo pisemnych zapewnień potwierdzanych kilkukrotnie, ostatecznie odmówił pokrycia kosztów budowy pomnika. Pomnik miał zostać odsłonięty przy okazji obchodów 75-lecia osadnictwa w gminie Choczewo. Dotychczas dzięki dużej przychylności i zaangażowaniu Nadleśnictwa Choczewo, udało się ustawić na parkingu leśnym w Osiekach Lęborskich tablicę turystyczną informującą o katastrofie bombowców B-17. Członkowie Stowarzyszenia Białe Gwiazdy, Damian i Maurycy Drążkiewicz oraz Andrzej i Ireneusz Nieścior za wkład w poszukiwanie zaginionych podczas II wojny światowej, żołnierzy amerykańskich, zostali uhonorowani odznaczeniem z Pentagonu. Mamy nadzieję, że wraz z władzami Choczewa, ostatecznie doprowadzimy do ustawienia pomnika i tym samym do należytego uhonorowania żołnierzy z bombowców B-17 poległych na obecnej ziemi gminy Choczewo.